Jaworznicki Szpital zgłosił się na ochotnika do testowania nowego systemu, który w przyszłości ma zrewolucjonizować dostęp do danych o pacjencie. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą teoretycznie od dnia 16 sierpnia 2014 roku całość dokumentacji w ochronie zdrowia będzie tworzona w wersji elektronicznej. To znaczy powinny zniknąć wszelkie papierowe historie choroby, powinny zniknąć kartoteki papierowe, powinny zniknąć papierowe karty zleceń na oddziałach. No i oczywiście w związku z tym również powinny zniknąć formy wypisów w wersji papierowej, tak to rozumiemy, i również resztę dokumentacji, czyli na przykład recepta, czyli ten czek, który w tej chwili dostajemy od lekarza w wersji papierowej, on powinien być wydawany w wersji elektronicznej. Powstanie specjalny system, do którego zostaną wprowadzone dane pacjenta. Gdy ten pojawi się u lekarza, doktor automatycznie będzie miał bardzo szybki dostęp do historii jego chorób oraz zażywanych leków. Jaworzno wyraziło gotowość testowania tego systemu. Projekt był już wcześniej testowany w Lesznie. Z kolei internetowe konto pacjenta testowane było w Krakowie. Jaworzno jako pierwsze miasto w Polsce wyraziło taką deklarację, że mogłoby testować obie platformy. Ale żeby to było możliwe, to musi się na to zgodzić ministerstwo i testowane to będzie w kilku ośrodkach, nie tylko w naszym mieście. Ten system może być szczególnie przydatny w przypadku, gdy na przykład pacjent trafia do szpitala nieprzytomny. Wystarczy, że lekarz wpisze jego dane do systemu i od razu otrzyma informację, jakie leki dana osoba brała wcześniej i na jakie choroby cierpi. E-recepty to nie tylko łatwiejszy dostęp do danych pacjentów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od 2014 roku u lekarza nie otrzymamy standardowej papierowej recepty. Zamiast tego zwykły kod, który będzie trzeba przedstawić w aptece. Testy systemu mają ruszyć w styczniu 2013 roku. Zgłosiliśmy się do testów na ochotnika. Rozmowy trwają na ten temat. Bardziej szczegółowych informacji będzie można udzielić w momencie, kiedy wrócę z firmy Newint, Newint, grupa Apator z Wrocławia, bo no na dzień dzisiejszy o szczegółach nie mamy co mówić. Ja byłbym daleki od tego, żeby rozmawiać na temat konstrukcji systemu, który tak naprawdę będzie dopiero testowany. No i przecież w kilku miastach w Polsce, prawda? My mamy być jednym ze szpitali, który będzie podejmował pilotaż. Rozumiemy to tak, że pacjent w wersji dostanie zlecenie na leki, to zostanie przekazane do jednej, dwóch, pięciu, trudno mi powiedzieć ilu aptek i pacjent będzie się tam mógł zgłosić. W aptece będą wiedzieć, jakie leki pacjentowi wydać i będzie to wydawane. Oczywiście wymaga to dopracowania całego systemu, a przede wszystkim związania w jedną całość problemu przychodni, szpitala, pacjenta i apteki oraz płatnika, czyli te wszystkie podmioty muszą być sobą kompatybilne, jak to się mówi ładnie w informatyce. Połączy on Jaworzniński Szpital, ZLO i dwie apteki. Przetarg na wdrożenie systemu wygrała firma Newint. System informacji medycznej ma być testowany w kilku miastach w Polsce. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zacznie obowiązywać we wszystkich placówkach medycznych w kraju od 1 sierpnia 2014 roku. Nie będziemy już przetwarzać dokumentacji medycznej w sposób papierowy. Jest to wymóg ustawowy, który tutaj służba zdrowia traktuje jako obowiązek, niemniej jednak ten obowiązek będzie trudny do spełnienia. W systemie recept ja myślę, że my tak nie do końca unikniemy jednak pewnej formy papierowej, bo przecież pacjent, który ma lat 80, nie będzie przychodził do lekarza z laptopem, żeby on mu w laptopie zainstalował program, jak on ma te loki brać. W związku z powyższym lekarz i tak będzie musiał wziąć kartkę i napisać, że tam polokard raz dziennie, a lek na ciśnienie dwa razy dziennie, a na przykład lek przeciwrzodowy dwa razy dziennie, ale antybiotyk tyle i tyle razy. I będzie ta część papierowa na pewno w jakiejś tam formie pozostanie. Z punktu widzenia systemu, internetowe konto pacjenta mnie się wydaje bardziej istotne, bo ono pozwala na taki dobry przepływ informacji o pacjencie. A e-recepta, która wzbudziła większe zainteresowanie, jest de facto częścią składową tego systemu. Większość osób jeszcze nie słyszała o e-receptach i samym systemie. Jednak po zapoznaniu ze sprawą komentują takie działanie jako pozytywne. Dzięki systemowi lekarze powinni mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do danych o pacjencie. Godne rozważania pod warunkiem, że technicznie będzie to dobrze rozwiązane. Czyli te bazy danych będą jakoś, nie wiem, odpowiednio zabezpieczone, tak żeby ta historia choroby ewentualna gdzieś nie wyszła na zewnątrz. Jeżeli to będzie bezpieczne, to jestem za. Mi się wydaje, że dobre to by było.
Czyli będzie szybszy dostęp do... Szybszy i będzie wszystko wiedział o pacjencie i się wszystko. Czy to dobre rozwiązanie? Bardzo dobre. Jak na razie nie mamy jednak co wypowiadać się na temat samego systemu, bo tak naprawdę jeszcze do końca nie wiadomo, jak będzie on funkcjonował. Testy rozpoczną się dopiero w styczniu i wtedy dopiero będzie można stwierdzić, jak będzie to wszystko działało. Połączone internetowe konto pacjenta i e-recepty są częścią systemu informacji medycznej, w skrócie SIM, który będzie kompendium wszelkich informacji o pacjencie na temat jego zdrowia, procedur, które zostały względem niego wykonane od momentu jego narodzin aż do śmierci, wizytach w przychodniach, o przyjmowanych lekach, przeprowadzonych badaniach itd. Dzięki temu systemowi pełna historia leczenia pacjenta będzie dostępna szybciej za pomocą sieci internetowej w różnych placówkach medycznych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, a recepty również w aptekach. Tak naprawdę to ma to usprawnić obieg systemu. Tak naprawdę korzyść taka, jaka się spodziewamy, to na przykład to, że lekarz poradni ogólnej będzie widział, co pacjentowi Kowalskiemu przepisano w poradni naczyniowej, a co, jakie leki dostał od alergologa i jakie on te leki aktualnie zażywa. I w związku z powyższym na przykład spodziewamy się, że unikniemy polipragmazji, czyli jakiegoś niepożądanego działania leków, które są przepisane przez kilku lekarzy z powodu różnych jednostek chorobowych. Nowa ustawa o systemie informacji medycznej ma zostać wprowadzona 1 sierpnia 2014 roku. Można tylko zastanawiać się, czy w ogóle jest to możliwe. Jeszcze nie wiemy, kto będzie to finansował, bo boimy się tego, że zostanie to nam wrzucone jako kolejne zadanie, na które nie dostaniemy pieniędzy, a którego się będzie wykonanie od nas wymagać. A jest to naprawdę rząd wieluset tysięcy, a może w skali szpitala i wielu milionów złotych do wydania co roku. Miasto ze swojego budżetu, z tego co wiem, nie będzie ponosiło ten system żadnych kosztów. Będą to ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem szpitala bądź tych podmiotów, które się do tego włączą, ale to nie są jakieś koszty powalające. To jest koszt tak naprawdę systemu informatycznego. Dzisiaj na ten moment szpital się wydaje najbardziej predestynowany, bo on już zręby tego systemu informatycznego ma dość w dużym stopniu przygotowane. Jak powiedziałem, do sierpnia 2014 roku wszyscy się będą musieli do tego systemu włączyć. Ci, którzy zaczną to robić wcześniej, oczywiście będą mieli mniejsze problemy wtedy, kiedy to już będzie obligatoryjnym obowiązkiem. Zakładając, że testy potrwają kilka miesięcy, to czy uda się w ciągu półtora roku zinformatyzować w taki sposób wszystkie placówki, apteki i przychodnie? Do tego, czy uda się jeszcze wprowadzić do systemu dane wszystkich Polaków? Odpowiedź na to pytanie poznamy za 2 lata.